Siemano, Mafkar z tej strony. Dzisiaj kolejne Audi, tym razem A6 C6 z jednym z ulubionych moich silników 2.4 V6. Silnik świetny, dzisiaj ją trochę pojeździłem. Sam osobiście miałem takie auto z tym silnikiem przez 2 lata. Uwielbiałem go przede wszystkim za kulturę pracy i przez to, że na autostradzie, gdy jechaliśmy przez 160, można było spokojnie rozmawiać z pasażerami. Muzyka też była wygodna do słuchania, bo dźwięk nie przeszkadzał tego silnika przy prowadzeniu. I co jeszcze mogę Wam rzec na temat tego auta? No 2.4, czyli ta V6, jest nie do podrobienia. Naprawdę, można lubić też diesle, ale V6 są naprawdę świetne. A co do auta? Bardzo ciekawa rzecz. Auto ma tylko 145 tysięcy przebiegu, a jest z 2004 roku. Już się domyślam, jakbym rzucił to na forum, zacznę wysłuchiwać informacji, że tyle to ma na jedno koło, 2 razy przekręcony i że nikt takich aut nie kupuje po to, żeby robić, nie wiem, 10 tysięcy rocznie kilometrów, czy nawet mniej. A właśnie to jest często mylna sprawa, ponieważ akurat w Polsce często sedanami jeździły młode osoby, też rodziny. Tak się przenosiło trochę z dawnych lat, że sedan to jest taki synonim prestiżu, a u nas w Polsce, w kraju, starsze osoby raczej jeżdżą małymi autami. A za granicą jest to odwrotnie. Raczej sedanami jeżdżą osoby przede wszystkim starsze, które nie mają dzieci. I wywodzi się to też z lat 70., 80., gdzie no sedan był cały czas takim autem reprezentacyjnym, a nie SUV. Tutaj sobie też spójrzcie na środek przy okazji, jak nie będę na nim siedział. Środek bardzo czysty, bardzo ładny. A jeszcze może Wam wrócę do przebiegu. Przebieg jest potwierdzony książkami, więc nie ma tu mowy o żadnych przekrętach ani nic z tych rzeczy. Pokażę Wam bynajmniej na potwierdzenie. Rury wydechowe nawet nie mają grama oleju. Sam tłumnik wygląda jak nowy, ale chyba tu się nie chce ustawić ten telefon. Tak, tu widzicie wszystko nówki. A co do wyposażenia, macie oczywiście bardzo ważną rzecz, czyli Big Xenon, czujnik światła, czujnik zmierzchu, czyli wygoda. No i Alfa Elgi 17, no to bo na 16, no to ten samochód nie wygląda tak fajnie, tak masywnie. Jak widzicie, nie ma na nim korozji. Lampy nie są jakieś zmatowiałe. A cóż, książkę i resztę opowiem Wam wewnątrz. No to dobra, to lecimy z tymi serwizami, żeby którym niedowiarkom nie potwierdzić, ile ta auta ma przebiegu. Tak jak tutaj widzicie, 25 tysięcy. 2006 rok, 2007, 47. No i tak dalej, widzicie, nie będę wszystkiego tutaj czytał. 10, 72. Widzę, że serwisował go w kij. 12, 85. 14 rok, 99. 16, 118. 17, 129. No i 19, 136. No ale wiadomo, jak to w Polsce. Zaraz ktoś pewnie powie, no takie stempelki to sobie można byle gdzie dokupić i pewnie powbijać sobie, co się człowiek życzy. No ale na potwierdzenie tego przebiegu mam dla Was jeszcze od samego początku do końca przeglądy, tak jak było robione w Szwecji. Myślę, że będzie to bardzo ciężko pokazać, bo tego jest dużo i jedną ręką to z papierów, no ale spróbujemy tak na szybko. Tu macie bynajmniej ostatni przy 145. Widzicie, robiony 2 stycznia 2015, tu macie przebieg 145 tysięcy. No to lecimy dalej. Następna fakturka. 136 przebieg 2019. 132 2018. Tu mamy 2017 albo 16. 126. No to dalej. 117. 2015. 2014. 107. To wszystko są oryginalne dokumenty z paragonami, tylko paragony poodejmowałem, żeby po prostu mógł Wam to spokojnie pokazać. 102. Dalej 13. No i tu macie jeszcze 91. 12,
11,185, 77,9, 60, nie, 2009 i chyba tu już jest koniec, tu mamy jeszcze 14 roku takie. Nie, przepraszam, z 2021. Nie włożyłem go tam wcześniej. 142. Dobra, schowam to i przejdę do wyposażenia. Tak jak widzicie, licznik, przebieg, nie ma tu żadnych błędów. Wszystko widać doskonale. Spójrzcie, kierownica jest w ogóle niezużyta i ta fajniejsza, trzyramienna, z tą pikowaną skórą. Naprawdę wygodna w trzymaniu. Kierownica jest z wielofunkcją. Macie tutaj sterowanie radiem i funkcjami. Jest też tempomat. Jak widzicie, światła są automatyczne, wspominałem, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, oczywiście Big Xenon. No i dalej, lewa strona, cztery elektryczne szyby, jest to w ładnym stanie, wiadomo, jakieś minimalne ślady zużycia, ale jak na te oryginalne gumowane przyciski są naprawdę niezużyte. No to idziemy na środek, na środku jak widzicie jest ekran, jest czarno-biały, czy tam czerwono-czarny, ale myślę, że na te czasy to zbędny bajer. Bardziej bym się tym martwił, jakbyśmy mieli 2010 rok i wszyscy chcieliby kolorowych ekraników, ale teraz to lepiej tutaj w tym miejscu zamontować ze stojak na smartfon i mieć Google mapy. Tak jak widzicie, auto ma też dwustrefową klimatyzację automatyczną, 100% sprawną. Też dużo osób szuka, żeby właśnie te auta miały, te A6-ki, taką klimatyzację. Są też podgrzewane fotele, jak widzicie, nic tu nie jest zużyte, bardzo ładnie utrzymane. No i konsola tutaj środkowa, ręczny, przyciski od obsługi radia, spójrzcie na gałkę od zmiany biegów, też ładna, mieszek zero zużycia, deska. No i cóż, no jeszcze ewentualnie mogę Wam pokazać fotel pasażera, boczek. Tutaj podłokietnik też jest ładny, no i pokażę jeszcze fotel tu, gdzie ja siedzę, też jest nieprzetarty. Naprawdę auto godne polecenia, myślę, że posłuży komuś wiele, wiele kilometrów. Jeżeli interesuje Was to auto lub inne z mojej oferty, napiszcie mi e-maila lub zostawcie jakiś komentarz na YouTubie. Zawsze też możecie wejść na moją stronę Mavkar Automoto, sprawdzić co ciekawego się pojawiło, lub też na Instagrama Mavkar Auta. A jeżeli akurat nie trafiliście nic na siebie, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, na pewno będzie dużo ciekawych aut w mojej ofercie, bo samochody się mi dość dobrze sprzedają, bo są dobrej jakości. Na razie na tyle, trzymajcie się.